Dzień dobry. Ja nazywam się właśnie Adam Krzystyniak i też strasznie się cieszę, że tak dużo osób przyszło wysłuchać mojego wykładu. To jest naprawdę bardzo miłe. Natomiast o czym chciałbym dzisiaj Państwu powiedzieć, to chciałbym poruszyć tematy związane z mechanizmami komórkowymi starzenia. Szczególnie chciałbym się skupić na starzeniu się układu nerwowego, konkretnie mózgu, i poruszyć temat, który pewnie wszystkich nas najbardziej ciekawi, czy te procesy starzenia można w jakiś sposób zatrzymać albo nawet odwrócić. Może uda mi się na to pytanie odpowiedzieć. Okej, ale może na początek, żebyśmy się trochę rozruszali, to proponuję szybki quiz. Quiz będzie polegał na tym, że powiem Państwu, przedstawię Państwu kilka zwierząt. Dla wygody one są uszeregowane od najmniejszego do największego. I zadaniem Państwa będzie uporządkowanie tych zwierząt od najkrócej żyjącego do najdłużej żyjącego. Wiem, że zadanie wydaje się proste, ale może wcale takie nie być, bo wybrałem zwierzęta takie bardziej egzotyczne niż kot, pies czy koń. Okej, to może przejdźmy do rzeczy. Zaczniemy od stułbi, czyli takiego małego parzydełkowca, 3-centymetrowego, który wygląda trochę jak polip. Drugie zwierzę to golec piaskowy, taki gryzoń afrykański, który wygląda trochę jak kret, też żyje pod ziemią, tylko że nie ma sierści. Następne zwierzę to gąbka szklana, takie bardzo pradawne stworzenie zamieszkujące głębiny oceanów. Antylopa gnu z afrykańskiej sawanny. Kałamarnica olbrzymia to taki mięczak, który dochodzi do olbrzymich rozmiarów, ponad 10 metrów. No i wreszcie wal grenlandzki, czyli gatunek wieloryba. To może dajmy sobie minutkę, żeby się nad tym zastanowić. Można sobie to gdzieś zapisać, można po prostu zdecydować, które zwierzę będzie żyło najkrócej, a które najdłużej. Oczywiście chodzi mi o średnią długość życia na wolności. No dobra, no to daję tą chwilkę na zastanowienie się i po tej minucie po prostu wracam. I zobaczmy, jakie są prawidłowe odpowiedzi. Najkrócej z tych wszystkich zwierząt żyje kałamarnica olbrzymia, około 2 lat. Potem mamy gnu, który żyje około 20 lat. Golec piaskowy żyje ponad 30 lat. Wal grenlandzki ponad 200 lat. Gąbka szklana żyje już bardzo długo, bo szacuje się, że długość życia tego gatunku to 15 tysięcy lat. I wreszcie stułbia, która teoretycznie przynajmniej z biologicznego punktu widzenia jest nieśmiertelna, ponieważ jej komórki się w ogóle nie starzeją. Czy ktoś z Państwa odgadł prawidłową kolejność? Nie. Tak myślałem, jeżeli ktoś może z słuchających online to zrobił, to wielkie gratulacje, bo dla mnie ta kolejność w ogóle nie jest intuicyjna, a tym bardziej nieintuicyjna jest dla mnie ta wielka rozpiętość w długości życia zwierząt. Jak widzicie, niektóre zwierzęta niezależnie od wielkości żyją 2 lata, a niektóre, nie wiem, 15 tysięcy lat. Z tego naszego małego eksperymentu, albo naszego małego quizu, myślę, że moglibyśmy pokusić się na wysnucie takiego wniosku, że długość życia w większości gatunków jest w jakiś sposób zaprogramowana. Czyli jest tak jakby cechą gatunkową, jak długość kończyn, albo waga, albo wielkość ogólnie. Jeżeli przyjmiemy takie założenie, to nasuwają się naturalnie 3 pytania. Pierwsze, dlaczego różne gatunki mają zaprogramowaną różną długość życia, tak? Dlaczego wszystkie nie mogą żyć wiecznie? Też skoro to zaprogramowanie istnieje, to pytanie, w jaki sposób ta długość życia organizmu może zostać zaprogramowana z biologicznego punktu widzenia? I wreszcie, czy możemy na ten proces wpływać? Właśnie na te zagadnienia chciałbym dzisiaj z Państwem poruszyć. Okej, to zaczniemy może od pytania dlaczego. Właściwie wszystko, czym my jesteśmy i czym jest świat ożywiony, kształtowane jest przez ewolucję. I myślę, że w ewolucji powinniśmy poszukiwać odpowiedzi na pytanie dlaczego.
Żeby ugryźć ten temat, myślę, że powinniśmy posłużyć się przykładami, bo w ten sposób będzie nam najłatwiej jakby złapać odpowiedź na to pytanie. Na warsztat weźmy sobie najpierw krótko żyjące zwierzę, czyli mysz domową. Mysz domowa na wolności żyje około roku, może półtora roku. Dlaczego tak krótko? Odpowiedź na to pytanie możemy sobie znaleźć, patrząc, w jakim środowisku żyje mysz. Generalnie na mysz poluje właściwie wszystko, co ma zęby i chciałoby tą mysz zjeść. I nawet jeśli taka mysz, takiej myszy uda się uniknąć losu dania drapieżników, no to i dożyje oczywiście pory zimowej czy jakichś niższych temperatur, no to będzie z kolei wystawiona na te niskie temperatury. Jako małe zwierzę ma małe szanse, żeby sobie w tych niskich temperaturach poradzić. Będzie tam mało jedzenia, więc prawdopodobieństwo tego, że taka mysz będzie żyła długo, jest na tyle małe, że gen na długowieczność w takim zwierzęciu nie mają nawet szansy nigdy się zafiksować, tak? Tam po prostu nie ma myszy, która dożyje 60 lat i będzie mogła przekazać swojemu potomstwu geny na długowieczność, na to, żeby móc dożyć 60 roku życia. Natomiast dla myszy bardzo sensowne jest inwestowanie w geny związane z rozmnażaniem. Dlatego myszy rozmnażają się niezwykle szybko. Stąd jakby można sądzić, że to środowisko ukształtowało długość życia myszy. Bo rzeczywiście myszy, nawet jeżeli weźmiemy je z ich naturalnego środowiska, one wcale nie będą żyły dłużej, nadal będą żyły około 2 lat. Zupełnie odwrotną strategię mają takie organizmy jak gąbki, które żyją w głębinach oceanów, ponieważ możemy sobie wyobrazić, że w głębinach oceanów nie ma za bardzo drapieżników. Też warunki, chociaż niezbyt przyjazne dla człowieka, są niezwykle stabilne. Jest tam stała temperatura, stałe ciśnienie, nic właściwie się nie dzieje, tak? Dlatego możemy sobie wyobrazić, że jak już taka gąbka zagnieździ się na dnie morskim, to może sobie czekać w nieskończoność na takie dogodne warunki, gdzie znajdzie się pokarm dla niej i będzie mogła się szybciej rozmnażać. Także inwestycja w długie życie dla gąbki jest jak najbardziej sensowna. Stąd możemy sądzić, że właśnie to środowisko sprawia, że gąbki żyją niezwykle długo na dnie oceanów. Pytanie, czy ta reguła dotyczy człowieka? Cóż, co do tego nie ma takich jasnych dowodów, tak? Ale są pewne przesłanki. Otóż oczekiwana długość życia człowieka przed rewolucją przemysłową wynosiła około 55 lat. I jeżeli spojrzymy sobie na statystyki ryzyka czy częstotliwości występowania chorób związanych z wiekiem, takich jak na przykład nowotwory, zobaczymy, że mniej więcej w wieku 55 lat zaczyna się bardzo gwałtowny wzrost częstotliwości zachorowania na te choroby. Czy to jest przypadek? Ciężko powiedzieć. Trudno powiedzieć. Ale wydaje mi się, że nie. Okej, na podstawie tych informacji możemy wysnuć taki wniosek, że życie dłużej niż pozwalają na to warunki środowiskowe jest właściwie do niczego niepotrzebne. Dlatego stworzenia, które wyewoluowały w danych warunkach, żyją właśnie tyle, na ile te warunki im pozwalają. Oczywiście to jest tylko jedna z teorii, dlaczego w ogóle starzenie, ten proces starzenia istnieje w świecie zwierząt. Jest ich więcej. I dla tych, którzy są zainteresowani tym tematem, chcieliby dowiedzieć się więcej, to na pewno polecam taki artykuł Timeline of Aging Research w Encyclopedia of Gerontology and Population Aging albo książkę Biogerontologia pod redakcją kierownika zakładu, w którym pracuję, znakomitego specjalisty w dziedzinie starzenia, profesor Ewy Sikory. Świetna książka w ogóle, swoją drogą. Bardzo, bardzo ją lubię. Lubię do niej wracać. Okej, okay. Powiedzieliśmy sobie już, dlaczego w ogóle istnieje proces starzenia. Teraz spróbujemy sobie odpowiedzieć na to, w jaki sposób ten proces starzenia jest regulowany. Myślę, że nie pomylę się, jeżeli powiem, że większość organizmów przed
etapem śmierci, doświadcza etapu starzenia. I ten etap starzenia to postępujące pogarszanie się funkcji organizmu, prowadzące do zwiększenia podatności na niekorzystne czynniki środowiskowe oraz muszę to jakoś przełożyć. No, jest napisane, można sobie przeczytać. Zgubiłem się w odmianach, przepraszam. W każdym razie jest to cytat z książki, o której przed chwilą powiedziałem, czyli Biogerontologia. I czym się to starzenie objawia u człowieka? Generalnie dochodzi do obniżenia funkcjonalności wielu układów narządów i tkanek. W układzie nerwowym obserwujemy zwiększone ryzyko wystąpienia demencji, w układzie krwionośnym zwiększone ryzyko wystąpienia zawału albo udaru. Organy przestają czasem funkcjonować prawidłowo. Też układ ruchu ulega deterioracji, zmniejsza się siła mięśni i funkcjonalność stawów. I teraz, żeby zrozumieć proces starzenia na poziomie tkankowym i całego organizmu, myślę, że powinniśmy spojrzeć na ten proces z punktu widzenia składowych tkanek i organów, czyli na proces starzenia się komórek. I tutaj mają Państwo schemat komórki, czyli mamy jądro komórkowe, mamy cytoplazmę, mamy błonę cytoplazmatyczną. I można powiedzieć, że każda komórka jest fabryką, która spełnia jakieś funkcje, produkuje jakieś rzeczy albo właśnie coś wykonuje jakieś funkcje. I teraz tak jak każda fabryka, tak komórka potrzebuje do swojego funkcjonowania energii. Dla komórki źródłem energii, czy elementem generującym energię są mitochondria, czyli specjalne struktury, które tą energię produkują. Jest to energia chemiczna, ale podobnie jak elektrociepłownie na przykład, podczas produkcji energii uwalniają zanieczyszczenia, tak mitochondria podczas produkcji energii uwalniają, powiedzmy sobie, takie składniki będące skutkiem ubocznym ich pracy. I te składniki to reaktywne pochodne tlenu. Te reaktywne pochodne tlenu, jak nazwa wskazuje, są bardzo reaktywne, czyli bardzo chętnie oddziaływują z innymi cząsteczkami w komórce. Czy to będą białka, czy to będą cząsteczki DNA, czy tłuszcze, czy lipidy, przepraszam. Może być tak, że to oddziaływanie między reaktywnymi formami tlenu a tymi cząsteczkami prowadzi do uszkodzenia tych cząsteczek. Możemy sobie też wyobrazić, że i to oddziaływuje też na same mitochondria, tak? I te mitochondria też ulegają uszkodzeniu i jak zostają uszkodzone, no to generują jeszcze więcej tych reaktywnych form tlenu. To prowadzi do tego, że te mitochondria zupełnie przestają działać i zaczynają zaśmiecać komórkę. Taka komórka zaczyna gromadzić śmieci dosłownie, czyli uszkodzone elementy. Oczywiście na drodze ewolucji wykształciły się najprzeróżniejsze mechanizmy naprawcze, chroniące komórkę przed tym negatywnym działaniem metabolizmu. Metabolizm to ogólnie rzecz biorąc proces związany z generowaniem energii przez komórkę. To jest wielkie uproszczenie oczywiście, ale na potrzeby tego wykładu uznajmy, że to jest właśnie to. I tak jak w każdej fabryce mamy ekipę porządkową i ekipę remontową, tak w komórce mamy na przykład autofagię. To jest taki proces, który można porównać do ekipy sprzątającej. Ponieważ autofagia odpowiada za usuwanie tych śmieci z komórki. Też enzymy akstacyjne zajmują się neutralizacją reaktywnych form tlenu. Jeśli chodzi o ekipę remontową, to byłyby nią enzymy naprawiające uszkodzone DNA. I teraz wyobraźmy sobie, co się stanie, jeżeli ilość tych śmieci czy tych uszkodzeń, usterek w fabryce jest zbyt duża, żeby ekipa sprzątająca i ekipa remontowa mogła sobie z tym poradzić. No, taka fabryka działa coraz gorzej, tak? Może zatrudnić coraz mniej specjalistów do tego, żeby naprawiać te uszkodzenia. No i w pewnym momencie bankrutuje. I ten punkt, w którym komórka nie radzi sobie
już z uszkodzeniami i śmieciami, może przyjść w różnym momencie. I ten czas, kiedy pojawia się nieodwracalne uszkodzenie komórek, zależy od dwóch czynników. Jest, można powiedzieć, wypadkową, okej, dla uproszczenia dwóch czynników, oczywiście może być ich więcej, ale dla uproszczenia powiedzmy sobie, że jest wypadkową dwóch czynników. Jeden czynnik to tempa metabolizmu, czyli szybkość, ilość tej energii, która jest generowana i tym samym tych reaktywnych form tlenu. Z drugiej strony mamy wydajność mechanizmów naprawczych, która możemy sobie wyobrazić, że im jest wyższa, tym komórka dłużej może funkcjonować przy danym tempie metabolizmu. Także jeżeli potrafimy sobie to wyobrazić, no to będzie po prostu taka wypadkowa tych dwóch czynników. W zależności od tego, czy im niższe tempo metabolizmu, im wyższa wydajność mechanizmów naprawczych, tym dłużej komórka będzie prawidłowo funkcjonować. No ale dla większości komórek przychodzi taki punkt zwrotny, w którym ilość uszkodzeń przekracza zdolności naprawcze i dochodzi do pojawienia się takiej pętli przyspieszenia zwrotnego, czyli takiego błędnego koła, gdzie uszkodzenia generują kolejne uszkodzenia i te kolejne uszkodzenia wzmacniają proces degeneracji komórki. Tak, bardzo dziękuję. Co się dzieje, jeżeli taka komórka osiągnie punkt, w którym nie może już prawidłowo funkcjonować? Ma dwie drogi. Jedna to jest taka, że po prostu umrze, a druga to jest droga komórki senescentnej, czy fenotyp senescentny. Senescencja to z angielskiego, myślę, że można to przetłumaczyć na starzenie. I taka komórka senescentna ma bardzo charakterystyczne ulega charakterystycznym zmianom. Po pierwsze, zwiększa swoją objętość. Tu po lewej stronie widzą Państwo komórki normalne, a po prawej stronie komórki senescentne. I tak jak powiedziałem, te komórki senescentne zwiększają swoją objętość, przestają się dzielić, co jest, no, podziały dla komórek są jakby kluczową ich funkcją strukturalną, tak? Dzięki podziałom komórki mogą regenerować tkankę. W momencie, w którym przestają się dzielić, nie mogą spełniać już tej funkcji. Oprócz tego te komórki, jakby w nich, w cytoplazmie tych komórek bardzo wyraźnie widać pęcherzyki pełne właśnie tych śmieci, które powstały w wyniku starzenia się tej komórki. Teraz takie komórki senescentne potencjalnie są dla nas niebezpieczne, ponieważ są one uszkodzone i mogą teoretycznie zamienić się w komórki nowotworowe. Dlatego na drodze ewolucji wytworzyły się mechanizmy pozwalające na ich usuwanie i jest to niczym więcej jak tylko zwiększeniem produkcji tak zwanych cytokin prozapalnych, takich czynników, które zwabiają układ odpornościowy do tej komórki. Chodzi o to, żeby ten układ po prostu tam przywędrował i zlikwidował taką komórkę. Można to porównać do takiego syndyka, który zajmuje się masą upadłościową fabryki, która zbankrutowała. I myślę, że takim dobrym przypadek Czarnobyla dobrze obrazuje starzenie się komórkowe, ponieważ tak jak Państwo wiedzą, w Czarnobylu po wybuchu czy tam awarii elektrowni atomowej z dnia na dzień przestały w tym mieście funkcjonować jakiekolwiek służby porządkowe, służby naprawcze i miasto zostało pozostawione samemu sobie. I jak widać na tych zdjęciach, wystarczyło właśnie zatrzymać procesy sprzątania, żeby miasto uległo samoistnie ruinie. Podobnie jest właśnie z komórkami, czyli jeśli nie będziemy aktywnie przeciwdziałać temu chaosowi, który się generuje w komórce, on sam doprowadzi do jej uszkodzenia i ewentualnie ostatecznie do jej śmierci. Okej, ale jak mówiłem, moje zainteresowania naukowe skupiają się wokół układu nerwowego, dlatego chciałbym troszkę więcej powiedzieć o starzeniu się układu nerwowego w kontekście tego, co już sobie powiedzieliśmy. Myślę, że
najbardziej oczywistym przejawem działania układu nerwowego są funkcje poznawcze, czy zdolności poznawcze, czyli zdolność do zapamiętywania, uczenia się, komunikacji. I wydajność tych funkcji poznawczych osiągamy około 20 roku życia. Osiąga się około 20 roku życia i to jest maksymalna wydajność. I od tego czasu wydajność tych funkcji poznawczych spada. Są takie te funkcje poznawcze, część z nich utrzymuje się na wysokim poziomie pomimo wieku, pomimo postępującego wieku. I to są wyuczone umiejętności, prawidłowe wskazywanie kolejności zdarzeń i rozpoznawanie. Natomiast niestety znaczna część z nich ulega osłabieniu i to są szybkość przetwarzania informacji, zdolność utrzymywania uwagi, pamięć krótkotrwała, zdolność uczenia się, zdolności organizacyjne i elastyczność, rozumiana jako zdolność do adaptacji do nowych sytuacji. I teraz, żeby zrozumieć, co stoi za tymi deficytami poznawczymi, które pojawiają się wraz z wiekiem, przypomnijmy sobie, jak działa mózg. Otóż mózg jest siecią neuronalną, czyli siecią neuronów, które połączone są między sobą za pomocą synaps. Te synapsy tworzone są przez wypustki znajdujące się na takich rozgałęzieniach neuronów, aksonach i dendrytach. Wypustki, które tutaj właśnie widzicie, albo może nawet lepiej będzie je widać tutaj, to jest zdjęcie rzeczywistego neuronu szczura, na którym widać, że te wypustki są bardzo zróżnicowane, jeśli chodzi o kształt. I w zależności od swojego kształtu mogą tworzyć bardziej stabilne synapsy albo mniej stabilne synapsy. Mniej stabilne połączenia albo bardziej stabilne połączenia. I teraz im ta wypustka jest większa i bardziej grzybkowata, tym tworzy bardziej stabilne połączenia, a im jest węższa i mniejsza, tym to połączenie jest mniej stabilne. Pytanie, co z tego wynika? Generalnie z wiekiem ilość połączeń stabilnych spada na rzecz niestabilnych. Wiąże się, jakby wynika z tego to, że taki dojrzały układ nerwowy jest bardzo dobry w przywoływaniu już nauczonych umiejętności albo wiedzy, natomiast ma problem z nauczeniem się nowych rzeczy, ponieważ tych mniej dojrzałych połączeń jest po prostu mniej, czyli jest większa trudność w ich powstawaniu. Też stabilność układu nerwowego w wieku dojrzałym może wiązać się z trudnością zapominania, czyli trudnością zmiany nawyków, które się już ma. W układzie nerwowym występuje również pewnego rodzaju balans między pobudzeniem a hamowaniem. To może brzmieć enigmatycznie, ale chodzi po prostu o to, że to pozwala nam na segregację bodźców, czyli na odróżnianie bodźców, które są dla nas istotne od tych, które są dla nas nieistotne. I z wiekiem ta równowaga przesuwa się w stronę pobudzenia, przez co mniejsze bodźce są dla nas pobudzające i to sprawia, że trudniej jest utrzymać. To oczywiście wielkie uproszczenie, ale generalnie powoduje to, że trudniej jest nam utrzymać uwagę. Ten proces może z czasem doprowadzić do czegoś, co nazywa się toksycznością od pobudzenia, polegającą na tym, że taki ciągle aktywowany układ nerwowy zaczyna być uszkadzany przez tą aktywność. To może nawet prowadzić do śmierci komórek i komórki generalnie próbują się przed tym bronić w ten sposób, że zmniejszają liczbę połączeń z innymi komórkami. To objawia się w ten sposób, że zaczynają zmniejszać liczbę tych połączeń, czy synaps i też zmniejszają te swoje rozgałęzienia takie większe. Też komórki są takie bardzo pobudzone, są mniej chętne do tego, żeby tworzyć nowe połączenia. Dlatego może się to przekładać na trudności w uczeniu się nowych rzeczy.
Okej. I teraz pytanie, czy możemy wpływać na ten proces, albo go w jakiś sposób odwrócić? Odpowiedź brzmi tak. Jednym z najlepiej poznanych sposobów na zahamowanie albo odwracanie starzenia są restrykcje kaloryczne. I restrykcje kaloryczne to nic innego jak ograniczanie liczby przyjmowanych kalorii bez indukowania niedoborów żywieniowych, czyli zmniejszanie ogólnie ilości pobranych kalorii, ale dostarczanie wszystkich niezbędnych składników odżywczych, czyli witamin, soli mineralnych itd. I teraz w jaki sposób te restrykcje kaloryczne wpływają na długowieczność komórek? Jednym z mechanizmów jest działanie przez kinazę TOR. Już mówię, co to jest. Kinaza TOR aktywowana jest w obecności aminokwasów, czyli możemy sobie wyobrazić, że jak zjadamy jakiś posiłek, który zawiera białko, no to to białko jest w układzie pokarmowym rozkładane na pojedyncze aminokwasy. Te aminokwasy trafiają do krwiobiegu i potem są dystrybuowane do komórek. I teraz komórka zazwyczaj wybiera najłatwiejszą drogę syntezy nowych składników, tak? W tym przypadku białek. Czyli komórka nie chce robić recyklingu białek, które są uszkodzone, tylko stara się pobierać czy syntetyzować białka z aminokwasów, które są już dostępne, tak? Gotowe do użycia. Dlatego skupia się na tym, żeby te aminokwasy wykorzystać i hamuje proces autofagi, tak? Więc możemy sobie wyobrazić, że jeżeli tych aminokwasów z diety będzie mniej, no to ten ta kinaza mTOR będzie mniej aktywna i tym samym będzie stymulowany proces autofagi, czyli ten proces sprzątania śmieci w komórce. Innym mechanizmem, w jaki restrykcje kaloryczne wpływają na długowieczność komórek, jest działanie przez insulinę. Insulina jest peptydem, który wydzielany jest w odpowiedzi na obecność glukozy. Czyli jeżeli jemy jakiś posiłek, podnosi poziom glukozy, to z kolei podnosi poziom insuliny, a insulina daje sygnał komórkom do tego, żeby skoncentrowały się na gromadzeniu składników odżywczych ogólnie. I teraz, skoro ta komórka pod wpływem insuliny chce skupić się na gromadzeniu składników odżywczych, no to tym samym będzie hamowała procesy związane z naprawą DNA czy neutralizacją reaktywnych form tlenu. To oczywistą w takim razie rzeczą będzie, że jeżeli będziemy dostarczać sobie mniej węglowodanów, tym samym mniej będzie insuliny, te procesy naprawcze nie będą hamowane, więc będą bardziej wydajne i tym samym możemy zwiększyć tą długowieczność, szeroko pojętą. Chciałbym Państwu też powiedzieć o takiej nowej grupie substancji, która nazywa się senolitykami, czyli tak jak Państwo pamiętają, mieliśmy komórki senescentne, tak? Czyli te komórki stare, które są uszkodzone i generują stan zapalny. Odkryto substancje, które selektywnie potrafią usuwać właśnie te senescentne komórki, które zresztą w literaturze czasem nazywane są komórkami zombie. Dlatego te senolityki można by było nazwać właśnie takimi zabójcami zombie. I możemy sobie wyobrazić, że zastosowanie takich substancji będzie wiązało się z usuwaniem tych komórek senescentnych. A skoro usuniemy komórki senescentne, to pozbędziemy się też, możemy się pozbyć podwyższonego stanu zapalnego, który te komórki senescentne generują. Tak jak Państwu powiedziałem wcześniej, te komórki senescentne zaczynają wydzielać czynniki zapalne po to, żeby zwabić do siebie układ odpornościowy. Ale jeśli
tych komórek jest bardzo dużo w danej tkance, w danym organie, to poziom stanu zapalnego rośnie do tego stopnia, że zaczyna zaburzać funkcjonowanie tej tkanki, tego organu. To tak jakby też na dystans to negatywnie wpływa na układ nerwowy. Nawet jeśli bezpośrednio nie ma w układzie nerwowym komórek senesentnych, to same czynniki zapalne, które są wydzielane przez nie i podnoszą ten bazowy poziom stanu zapalnego, może negatywnie wpływać na pracę układu nerwowego. Dlatego możemy sobie wyobrazić, że jeśli zastosujemy senolityki, to ten poziom stanu zapalnego będzie niższy i tym samym poprawi się działanie układu nerwowego. Ale jeszcze raz, co to są te senolityki? To są takie substancje, które mogą selektywnie niszczyć stare komórki w organizmie. A przykład jaki? Właśnie teraz pokażę przykład, bo to są nasze własne badania, które... No dobrze, a autofagi nie wystarczą? Okej, to jest bardzo dobre pytanie. Może zanim przejdę do tego, bo to już właściwie końcówka mojej prezentacji, to mogę od razu odnieść się do tego bardzo dobrego pytania. Ponieważ starzenie jest wieloczynnikowe, tak? Tak jak pokazywałem, różne ścieżki, różne szlaki są zaangażowane w ten proces. I stymulowanie autofagii oczywiście będzie przynosiło pozytywny efekt, ale możemy sobie wyobrazić, że jeżeli będziemy stymulować autofagię i będziemy działać w jakiś inny sposób, to możemy uzyskać efekt synergistyczny, czyli sumowania się tych podejść do procesu, do zahamowania albo cofania procesu starzenia. Natomiast wracając do senolityków, chciałbym Państwu pokazać, że wraz z przyjaciółmi z pracowni Molekularnych Podstaw Starzenia staramy się właśnie eksplorować możliwości tych substancji jako potencjalnych terapeutyków pozwalających na radzenie sobie z negatywnymi skutkami starzenia. I ostatnio opublikowaliśmy wyniki, gdzie pokazaliśmy pozytywny wpływ mieszaniny dwóch substancji o właściwościach senolitycznych na zdolności poznawcze u starych szczurów. Czyli nasza hipoteza była taka, że podawanie tych substancji pozwoli na cofnięcie się tych zaburzeń poznawczych, które spontanicznie pojawiają się u zwierząt z wiekiem. I rzeczywiście udało nam się uzyskać pozytywne wyniki. Zgodnie też z naszą hipotezą poprawiła się plastyczność neuronalna tych zwierząt, czyli jakby ten mózg był w stanie tworzyć więcej niedojrzałych połączeń i tym samym uczyć się lepiej. Zauważyliśmy również pewne zmiany w obrębie biochemii mózgu i obniżony ogólny stan zapalny organizmu. No, to jakby te wyniki są na pewno takim ciekawym potwierdzeniem prawdopodobieństwa pozytywnego działania tych substancji w kontekście terapeutycznym. To jest grupa, w której pracuję. To jest profesor Ewa Sikora. W każdym razie chcę tylko powiedzieć, że zachęcam do wspierania naszej pracy, naszych badań, ponieważ staramy się właśnie badać substancje albo badać podejścia, które mam nadzieję kiedyś będą mogły być wykorzystywane przez każdego z nas, albo przynajmniej próbujemy zrozumieć je lepiej. Dziękuję za uwagę.